Witam w drugim konkursie, tym razem z Piotrkiem Kurbielem. Piotrek ma do zdobycia 40 punktów, 20 pytań, za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje 2 punkty. Jesteś gotowy, tak? Tak. Pierwsze pytanie. W którym roku zadebiutował w pierwszym zespole Lecha Poznań Tomasz Kędziora? I masz 3 odpowiedzi. 2011, 2012, 2013. 2012. Dobrze. W jakim klubie grał Yaya Touré przed przybyciem do Barcelony? A. AS Monaco, B. PSG, C. Olympique Lyon, D. Olympique Marsylia. Olympique Marsylia. Nie, AS Monaco. Teraz chciałem zdać. Trzy. Mateusz Morzeń zdobył przepiękną bramkę w Lidze Europejskiej w meczu przeciwko. A. Juventus Turyn, B. Manchester City, C. Ajax Amsterdam. Juventus albo Manchester City. Juventus. Nie, Juventus trudne, czyli Manchester City. Dobrze, Manchester City. 4. Michał Probierz w trakcie swojej kariery trenerskiej pracował poza granicami Polski? A. Tak, B. Nie. Nie, nie. Strzelał. Tak. Waliście Saloniki. Nie, nie. 5. Do którego włoskiego klubu był wypożyczany Dominik Furman? A. AS Roma, B. Hellas Verona, C. Empoli, D. Torino. I to było całkiem niedawno, w poprzednim sezonie. Jakie były odpowiedzi jeszcze? AS Roma, Hellas Verona, Empoli, Torino. Verona. Hellas Verona. Dobrze. 6. Którego brytyjskiego klubu wychowankiem jest Aaron Ramsey? A. Chelsea Londyn, B. Arsenal Londyn, C. Cardiff City, D. Nottingham Forest. Nottingham Forest. Cardiff City. Cardiff City, kurczę, miałem. Ale odkujesz się, spokojnie. No. Kurczę, już przegrałem z lewym, ja nie mogę. A to o to chodzi. No, to o to chodzi. Wiesz, jeszcze wielu zawodników zostało, może być drugie miejsce. No, czy w ogóle się będzie następny. To. Dokładnie. 7. Z jakim numerem na koszulce grać będzie w Manchesterze City Leroy Sané? A. 7, B. 11, C. 17, D. 19. D. 19. Dobrze. Strzelałem. 8. Kto zdobył złotego buta na Mistrzostwach Świata w 2010 roku w RPA? A. Cristiano Ronaldo, B. Leo Messi, C. Thomas Müller, D. Fernando Torres. Fernando Torres. Thomas Müller. A Thomas Müller, bo przecież oni wygrali przecież. Można się zastanowić, nie jest na czele. 9. Strzelił 2 gole dla Leicester w meczu sparingowym z Barceloną, w którym zadebiutował Bartosz Kapustka. A. Jamie Vardy, B. Riyad Mahrez, C. Shinji Okazaki, D. Ahmed Musa. Musa. Dobrze. 10. Brazylijczyk Silvinho, który niegdyś był piłkarzem Barcelony, jest obecnie asystentem w A. AC Milan, B. Inter Mediolan, C. Everton, D. Bayer Leverkusen. Silvinho kojarzysz z gry? AC Milan. Inter Mediolan. Tak, kojarzę. 11. Jakie barwy charakteryzują Olimpię Grudziądz? A. Biało-zielone, B. Biało-niebieskie, C. Żółte-czerwone, D. Czarno-białe. Biało-zielone. Dobrze. 12. Którego klubu trenerem jest Ireneusz Mamrot? A. Sądecja Nowy Sącz, B. Chrobry Głogów, C. Znicz Pruszków, D. Miedź Rygnica. Chrobry Głogów. Dobrze. 13. Kto obecnie sponsoruje Ekstraklasę? A. T-Mobile, B. Lotto, C. Orange. Lotto. Dobrze. A T-Mobile było w zeszłym sezonie, tak. Jeszcze tak sobie podświetliłem. 14. W klubie tym Michael Owen zaliczył najwięcej występów i bramek. A. Real Madrid, B. Newcastle United, C. Liverpool. Newcastle. Liverpool. Liverpool. 15. Czy Maciej Skorża wygrał z Lechem Poznań Puchar Polski? A. Tak, B. Nie. Nie. Dobrze. Lech Poznań to od razu jest łatwiej. No. 16. W którym z tych klubów Kalu Uche rozegrał najwięcej spotkań i zdobył najwięcej goli? A. Almeria, B. Espanyol, C. Wisła Kraków, D. Kasim Pasa. O kurczę, nie mam pojęcia.
A które odpowiedzi od razu byś odrzucił? Powtórzę, Almeria, Espanyol, Wisła Kraków, Casim Pasa. Espanyol bym odrzucił. Nie mogę powiedzieć. Ale rozumiem. Nie wiem, będę strzelał. W Wiśle mógł walnąć, ale w Almerii też tam sobie radzę. Ale nie grał w Almerii chyba, nie wiem. Mogę tak oddać podpowiedź, że grał? No grał. Tych zespołach. Nie wiem, w Wiśle. Almeria. 17. Claudio Ranieri, będąc szkoleniowcem Grecji, skompromitował się porażką z A. Gibraltar, B. Wyspy Owcze, C. San Marino, D. Mołdawię. I to się przyczyniło, że został zwolniony. Wyspy Owcze. Bardzo dobrze. 18. W którym roku trafił do Arsenalu Robert Pires? A. 1998, B. 2000, C. 2002, D. 2004. Już tego pamiętam, ale... 2004. 2000. 19. Na którym miejscu uplasował się w ubiegłym sezonie zespół Bytowi Bytów? A. 5, B. 8, C. 10, D. 13. Piąte miejsce. 8. I ostatnie pytanie. Ostatnio zdobyłeś bramkę w meczu przeciwko Wzórze Chodaków? Na którym miejscu uplasował się ten zespół w poprzednim sezonie? A. 6, B. 7, C. 9, D. 11. Kurczę, nie wiem. 9. 11. 11. No. I to koniec. I to koniec. Później podliczymy punkty i wszystko pojawi się. Dobra. W odcinku, który będzie można obejrzeć. Nie mówcie lewemu. Już dzisiaj. Nie powiemy lewemu. Sam najwyżej zobaczy. Sam najwyżej zobaczy. Zobaczymy, jak pójdzie Grześkowi Tomasiewiczowi. No jak czujesz? Myślę, po swoich pytaniach? Myślę, że będzie na pewno... Słabiej wypadnie ode mnie, bo ostatnio mi mówił, że ostatnio nie grałem, oglądam piłki. Ale liczę na niego, bo ostatnio też bardzo go polubiłem, bo kupił mi ostatnio drożdżówkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.